Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Historia Kolonii Roleplay. Na początku odcinka chciałem właśnie troszkę odpocząć, bo nie zrobiłem tego ostatnio. Mamy oczywiście glejt, więc możemy wejść do osady. Chciałem odpocząć, bo nie zrobiłem tego ostatnio po tym, jak wróciliśmy właśnie z kopalni. Troszkę sobie powędkowaliśmy, w sumie wam pokazałem właśnie, jak to wszystko wygląda z tym wędkowaniem. No i tutaj mamy te łóżeczko lepsze, które powinno nam jakby szybciej, na którym powinniśmy szybciej odpoczywać. Więc poleżymy sobie troszkę. Miejmy nadzieję, że nam nie będzie nikt przeszkadzał, bo tutaj widzę, że ktoś sobie chodzi po prostu i ma zamiar chyba nam przeszkodzić. Nie, dobra, nie przeszkadza nam. Nie wiem w sumie, czy będzie to tak dla oka naprawdę widoczne, jak ten pasek wytrzymałości nam wraca w górę, czy nie, ale poleżmy po prostu trochę. I tak jest w sumie ciemno. Jeżeli byśmy się chcieli w sumie udać do kopalni znowu, no bo nadal będziemy oczywiście sobie jeszcze pracować, no to byśmy chyba raczej musieli oczywiście kogoś prosić, na przykład Sigiego albo Odo, albo kogoś jeszcze innego, żeby nam jakieś żarcie dał, żeby właśnie ze staminą. No i pewna osoba w komentarzu mi napisała, żeby właśnie zapytać, czy może nie istnieją jakieś mikstury na właśnie regenerację wytrzymałości, więc w sumie czemu nie, można zawsze oczywiście spytać, zamiast właśnie jedzenia. Może, nie wiem, jakiś po prostu alchemik jest, który właśnie będzie tworzył takie mikstury, nie mam pojęcia. O, jest w sumie chyba uter, jeżeli dobrze widzę. Ale nie mam pewności, bo zawsze w sumie go poznaję niby po czapce. Prawdopodobnie to jest on. I właśnie może on będzie nam w sumie mógł dać jakieś żarcie, może nie. Ale będę chciał raczej sobie to wziąć. W sumie ta wytrzymałość jakoś tam nam wraca. I w sumie jak leżymy, to możemy, tak, możemy na karcie postaci sobie siedzieć. Bo tak, no pomyślałem sobie właśnie. Też tam w sumie ktoś podpowiedział. No przecież dużo razy już byliśmy w kopalni, można powiedzieć, więc przecież troszkę na pewno tej muskulatury nabraliśmy, więc myślę, że właśnie dobrym będzie pomysłem nauczyć się troszkę właśnie siły. Mamy 25 punktów nauki na pierwszy poziom, czyli na 11 jest 3. Okej, dalej też jest po 3, czyli fajnie. No i wiadomo, byliśmy przecież dużo razy już w tej kopalni, w sumie no to można powiedzieć, że troszkę zbudowaliśmy tej siły, więc myślę, że fajnie po prostu się będzie jej nauczyć. 5 razy myślę, że jak na razie w sumie starczy. Będzie można też oczywiście się broni jednoręcznej uczyć. Ale to myślałem, żeby właśnie troszkę później. I żeby też właśnie się nie skupiać tylko na tym górnictwie, no bo w sumie też na trzeci poziom, zanim byśmy te 100 punktów zebrali, no to troszkę długo, ale troszkę w tą siłę właśnie w końcu przecież pójść, no bo wiadomo, patrzeć jakby to w ten sposób, że byliśmy przecież już wiele razy w kopalni, wiele razy też już pomagaliśmy z różnymi rzeczami, więc troszkę jednak tej siły nam jakby wróciło z poprzednich lat, powiedzmy. Troszkę nam tej siły wróciło. Więc myślę, że właśnie taka siła na pewno nam się przyda i na pewno też, jeżeli byśmy mieli dostać jakiś oręż, no to też przecież jest potrzebna na to jakaś tam wyższa siła. Zależy właśnie oczywiście, jaki ten miecz by był, nie? I oczywiście preferuję, bo też zapomniałem powiedzieć, bo ktoś tam pytał. W sumie też napisałem chyba to w komentarzu, ale preferuję raczej broń jednoręczną. Więc odpowiadam właśnie na pytanie, że preferuję raczej broń jednoręczną. Zaraz sobie też sprawdzimy, w sumie teraz możemy chyba to sprawdzić, tylko nie mam pewności, który to był, który właśnie chciał nam właśnie dać ten prezent, bym musiał... Kurde, naprawdę. Musiałbym się odezwać w komentarzu, bo nie mam pewności, naprawdę. I raczej chyba ta osoba, która właśnie chciała mi wręczyć ten prezent, no to mnie ogląda, więc jakbyś mógł właśnie w komentarzu się odezwać, jak to oglądasz, no to odezwij się do mnie, bo tam pamiętam, chciałeś mi dać jakiś prezent, w sensie miecz, pod areną, w dniu właśnie turnieju, jak kupowaliśmy tam bilet, to znaczy ja już w sumie miałem wtedy zapłacone, ale przy tym stoisku, jakby przy wejściu głównym do areny właśnie się tam spotkaliśmy, rozmawialiśmy trochę i przypomnij mi się, bo nie wiem, gdzie cię w sumie szukać. I przypomnij mi się w komentarzu najlepiej, albo po prostu, nie wiem, znajdź mnie jakoś w grze czy coś, no. Musimy się odnaleźć, no bo właśnie mieliśmy później po turnieju tam porozmawiać, też w sumie o tym chyba mówiłem na poprzednim odcinku. Mieliśmy porozmawiać, no ale tak wyszło, że już chyba za długo ten turniej trwał i tak dalej, i tak dalej. Ale też widziałem, że Odo jest niby aktywny, więc w sumie można by było... Albo po prostu wykorzystamy wytrzymałość w końcu na coś może innego, nie tylko ciągle kopać. Przecież możemy też właśnie znowu połowić na przykład. Możemy też przecież polować, no to też nie jest zbyt bardzo. Niby można by było pomóc w czymś.
jakimś myśliwym, jakiegoś przynieść zębacza i tak dalej, popytać może kogoś o pomoc, więc zaraz sobie sprawdzimy, myślę, że troszkę już w sumie odpoczęliśmy, troszkę nam dalej tam wytrzymałość wróci, myślę, jak będziemy sobie chodzić. Jest ciemno, no jest ciemno. Gdzie mógłby być Odo? Pewnie tam, gdzie ostatnio. Ale no dobra, jak na razie mu nie przeszkadzajmy w sumie. Mało jest w sumie w środku ludzi, co nie? Patrząc na to, większość może śpi, bo jest dość późno w sumie już. No to tak, można by było w sumie troszkę sobie połowić. Mamy jabłola, mamy ryżówkę też właśnie. Ale mamy, poczekajcie, dostaliśmy coś przecież ostatnio od Sigiego chyba. Tak, dostaliśmy, ale no, patrząc właśnie na to, to dostaliśmy chyba jabłola, ryżówkę i jedną kiełbaskę, która nam w sumie tylko regeneruje. Tylko regeneruje właśnie. O, ktoś tu walczy, wow! Regeneruje właśnie staminę. Walczą sobie, tak, czyli to jest jako arena. O kurde, fajnie, tylko że fajnie by było na przykład, jakby tu jakieś pochodnie były czy coś. Nie wiem, w sumie tam jest Odo, widzę w tym kapeluszu. O, Falkald jest nawet. Patrzymy sobie na to troszkę. Organizują sobie widocznie tutaj jakieś walki. Fajnie. Odo z Sandrą na pięści. Dobra, czyli będą jeszcze walczyć, fajnie. Chyba. Podobno robi problemy. To wtedy właśnie przy arenie, bo to w sumie było wtedy, kiedy szukałem jakby gościa od biletu. No i przyszła właśnie pewna kobieta, czyli ona, i coś tam mówiła właśnie, że robi jakieś problemy, łatwo coś tam o niej jest właśnie z problemami, więc po prostu ją tak nazwałem dla śmiechu. I to zostało. Dobra, jest jakaś walka. Oni na pięści się, bo okej. Ciekawie, ciekawie. Podejdźmy może bliżej troszkę, o. W ten sposób. Falkald i jakiś nieznajomy, tylko nie wiem, kto to jest, ten drugi. Ale Falkalda oczywiście kojarzymy. Znamy. Oni chyba sobie widocznie tak, łukiem czy tam kuszą patrzyli właśnie, kto ma ile życia, co nie? Kto jak został jakby obity. Ciekawie. Piszczel złamał. Anarion bije brawo, bijmy brawa troszkę. O, Ewaryst jest. Naprawdę, dużo razy spotykamy naszych oczywiście znajomych. Co się dzieje, że ostatnio was tu jest tak dużo? Walki na arenie, wow, nieźle. Arena w osadzie. Fajnie. Cześć Ewarys, Anarion. Witaj Falkald. Witaj Falkald, ale kurde już jest ubity. Poszedł się ubrać, nie powinienem patrzeć, ale... Dobra. O, jest i Odo. Dobra, czyli Odo prawdopodobnie będzie walczył z Sandrą. Jagody, ja mam 3 nawet, może... może... My byśmy mogli jej sprzedać te jagody. A, polne jagody. Polnych to my nie mamy. Polne to oddaliśmy raczej wszystkie. Czyli tak, Sandra walczy z Odo. No ciekawie. Jaka widownia tutaj przychodzi, co nie? Odo dostał klątwę. Nie no, patrzymy na OOC teraz czat, czyli Odo ma podobnie jak my wtedy mieliśmy, po tym jak nas jakiś czas temu krwiopijca zabiła, pobiła powiedzmy, otruła, bo wtedy właśnie powiedziałem, że mamy klątwę IC. I ciał właśnie nie widzieliśmy, czyli prawdopodobnie Odo ma to samo co my kiedyś. Zobaczymy właśnie, czy uda się właśnie im zawalczyć przez to, czy nie.
Śmiesznie by było, jakby Odo przegrał, co nie? No w sumie mógłby się niby jej też dać. Ale widzę, że walka naprawdę zacięta. Kto by się tego spodziewał, nie? Prawie. Ciekawe, kiedy my będziemy, będziemy mogli sobie zawalczyć. Znaczy, no wiadomo, na pewno... byśmy teraz na przykład mogli, co nie? Ale no... wiadomo, tutaj są... sami kozacy raczej, więc byśmy nie mieli żadnych szans pewnie z nikim. Ciężko walczyć przeciw samej głowie. No właśnie, pewnie ma to samo, co my kiedyś. Odo jest mistrzem maryny na pięści. Ja zwycięzca wielki turniej. Wielki turniej bez nagrody? Serio? Nagrody nie dostali? Pijacy dostali nagrodę, a Odo nie dostał? Po wygranym turnieju? Dobra, chyba już po walkach, co nie? Ale w sumie dziwne, że Odo żadnej nagrody nie dostał. Może po prostu... zapomnieli? Znaczy, no jak by mogli zapomnieć? Nie mam pojęcia. Musisz... musisz... się im przypomnieć... o nagrodzie. Musisz się im przypomnieć o nagrodzie. Dobra. Ja myślę, że możemy sobie iść połowić trochę. Bo prawdopodobnie... dobra, chyba jednak będą tutaj walczyć w sumie. Prawdopodobnie chyba tutaj było jakieś łowisko, jeżeli dobrze pamiętam. Tak? Jest pierwsza w nocy w ogóle. Prawdopodobnie było chyba tutaj jakieś łowisko, jeżeli właśnie dobrze pamiętam. Sprawdźmy sobie to. Dobra, jest po tamtej stronie, czyli dobrze pamiętałem. Mamy troszkę wytrzymałości. Nie jesteśmy jakby w pełni już na siłach, ale na łowienie, na takim chillku myślę, że nam oczywiście starczy. Też tak właśnie dla odmiany. No i właśnie też się ucząc siły, ile tu jest? 8 na 40. Ucząc się na przykład siły, no to też oczywiście będziemy mieli większe na pewno jakieś obrażenia, jak będziemy się walczyć z kim, czy na przykład nawet na takie pięści, jakbyśmy walczyli sobie na arenie. Czy na przykład właśnie na założenie jakiejś lepszej broni i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ciekawe, bo też muszę sprawdzić, czy ucząc się siły, myślę, że to tak działa, czy ucząc się właśnie siły, poczekajcie, nieźle biorą w sumie. Waga czy nam wzrosła? Miałem chyba 60 miałem wagi. 60 kg chyba mogliśmy wtedy unieść, teraz możemy 65 kg unieść po tym właśnie, jak się nauczyliśmy 5 siły. Po tym właśnie, no jak wzrosła nam siła po tej kopalni. No to... tak, raczej możemy nosić więcej, więc fajnie w ekwipunku. Więc naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o łowienie, no to widzę, że... nie ma jakiegoś tam większego problemu, chyba że... ucząc się bardziej jakby rybołówstwa. To może mamy szansę na jakieś właśnie bardziej nietypowe ryby, jeżeli byśmy się nauczyli lepiej łowić. To byśmy mogli właśnie lepiej, łatwiej wyłowić właśnie jakieś lepsze rybki niż tylko same płocie. Akurat myślę, że tak, no wytrzymałości na pewno nam starczy na te złoża, powiedzmy. Więcej tutaj rybek już nie będzie, jak na razie. Bo już tutaj widać, że ktoś łowił. Więcej rybek raczej sobie tutaj nie znajdziemy. Nie wyłowimy, to znaczy. No i też właśnie tak jak mówiłem, no ale to już na to wiesz, jest większa, nie czy mniejsza szansa, że na przykład ktoś tam będzie sobie polował, a my będziemy mu pomagali właśnie te zwłoki nosić i tak dalej, żeby oskurować jakiegoś zwierzaka. Bo zazwyczaj no to robią sobie tak, że sami to noszą, chyba że właśnie więcej ubiją tych potworów.
Niby moglibyśmy kogoś jakby specjalnie niby wziąć, nie? Żeby właśnie ktoś tam ubił, my byśmy mogli na przykład zanieść jakiegoś martwego zwierza do obozu, do osady, przepraszam. Dobra, no i jeszcze raz, możemy jedna rybka być może jeszcze nam wpadnie. I co jest z tym topielcem? Jeżeli właśnie ten topielec jest tam na drodze, no to weźmiemy kogoś, żeby nam pomógł i żeby zabił tego topielca, no bo on wtedy właśnie był tak bardzo perfidnie na drodze i ciężko było jakby przechodzić przez most. Praktycznie zaraz za mostem był topielec. I dla spokoju, żeby po prostu było czysto, żeby była droga bezpieczniejsza, to przecież dobrze by było właśnie się zająć tym topielcem. Tylko że właśnie nie wiem, czy ktoś to komuś zgłaszał, czy nie. Więc fajnie by było właśnie może to zrobić, tylko musimy sprawdzić, bo to było niedaleko w sumie. To było jakoś tutaj po tej stronie. Tak, to było zaraz tutaj i zaraz tutaj był most, za którym bardzo blisko... O, nawet ktoś jest tutaj, tylko że... Tylko że właśnie... Nie wiem, czy ona poluje na tego topielca, czy nie. Hej, ty. Polujesz na tego topielca, bo ostatnio bałem się przejść przez ten most, bo był bardzo blisko. Polujesz na tego topielca? Bo ostatnio bałem się przejść przez ten most, bo był bardzo blisko. Fajnie by było właśnie, jakby ona zabiła tego topielca. Moglibyśmy w sumie tak to ciało wziąć, jeżeli byśmy mogli, oczywiście. Super, dziękuję. Mogę nawet ciało zabrać właśnie, żeby tu było czysto. A ona raczej powinna sobie z nim poradzić, no bo widać, że coś tam, coś niecoś potrafi. Jakiś ma talent. Tylko że nie mam pewności, czy ona jest od nas, z osady, czy nie. Ale to gdy się rozjaśni, nie chcę, aby mnie przypadkiem wciągnął do jeziora, uśmiecha się. Zawsze go możesz spróbować zdjąć z łuku. No jest w sumie druga, no to zanim się rozjaśni, to jeszcze kilka godzin dobrych. No na odległość oczywiście, nie? Nie mówiłem o mieczu. Ale no jak ma taki problem, może nie trafi, będzie zbyt ciemno. No i patrzcie, no ten topel jest bardzo blisko przy tym moście, no i... To nie takie proste, mają na tyle grubą skórę, że ciężko zrobić coś z daleka. Rozumiem. To trzeba czekać do świtu. Rozumiem, to trzeba czekać do świtu. Dzika niesie. A tak przy okazji, to jak cię zwą? Tak przy okazji oczywiście zapytamy, jak się nazywa. Jak już tak zagadaliśmy oczywiście, żeby trzeba to pamiętać. Aurora, wow, ładne w sumie imię, co nie? Miło mi. Ja jestem Anarion Aurora. Nie będę w sumie jej pytał, czy ona jest z osady, czy skąd, ale mam wrażenie, że właśnie chyba nie jest z osady. Może się mylę. W takim razie nie przeszkadzam ci. Idę z... Dobra, w sumie czego tu szukasz? Właśnie przyszedłem specjalnie, w sumie. Właśnie przyszedłem tutaj specjalnie zobaczyć, czy ten topielec nadal jest przy tym moście. Ej, widzicie? No i właśnie go już nie ma. No i właśnie go już nie ma. Widzicie, mag jakiś go zabił. Dziękuję. Dziękujemy magu. Ej, możemy tego topielca zabrać? Tylko że... Gdzie on jest? Drobiazg. Gdzie jest to ciało?
Nie ma chyba tego ciała. Ciało niestety musiało spłynąć na dół. Ciało niestety musiało spłynąć na dół. No musiało widocznie chyba na dół jakoś spłynąć, bo nie ma go w sumie. Bo go nie... Na cóż wam ten stwór? Musi być porządek przy moście. Najgorzej by było, jeśli by się zaklinował pod mostem i by na pewno nim bardzo śmierdziało. Najgorzej by było, jeśli by się zaklinował pod mostem i by na pewno nim bardzo śmierdziało, co nie? W sumie? By się zablokował? Może się nawet zablokował? Może tam jest nadal? Jak cię zwą, magu? Jaki pomocny mag, nie? Ale widać, że widocznie do osady chyba się udaje, w stronę osady, tak zauważyłem po prostu. Iwan, a ciebie jak zwą, młody człowieku? Ja jestem Anarion, miło mi. Iwan. Dobra. No fajnie, poznaliśmy chyba maga, można powiedzieć, oficjalnie chyba pierwszego. Ej, w sumie właśnie przecież możemy też jako drwal porobić, co nie? Jakieś właśnie drzewo zbić i zanieść, i podrzucić właśnie tam pod stół, żeby właśnie ktoś sobie je ogarnął. Tak właśnie też tak możemy zrobić. Topiec, to naprawdę tu jest bardzo sporo niebezpiecznie właśnie przy tym moście czasami, tak jak teraz. No to troszkę właśnie niebezpiecznie przebiegając przez taki most, jak był ten topielec bardzo blisko. Proponuję wam wrzucić kamienie do wody, są one nieszczelne, więc dalej woda nie powinna płynąć, natomiast topielca by nie topielec by nie zepsuł mostu. Trzeba to przekazać komuś wyższej rango. Nie zatrzymuję cię dalej, magu. Nie zatrzymuję cię dalej, magu. Lecę. Komuś trzeba powiedzieć właśnie, żeby rzucić kamienie do wody. Żeby właśnie dalej woda jakby nie płynęła, powiedzmy. Tylko, że wtedy nie będzie wodospadu. Bywaj zdrów, pamiętaj, by uważać na te stwory, dosyć silne są. No właśnie, na topielce trzeba uważać. No i widzicie, ludzie pomagają, czyli spróbujmy właśnie też przy okazji. Jakieś drzewko przynieść, jak już w sumie tutaj tak blisko dość jesteśmy. Nie wiem, które będziemy mogli zbić. W tym miejscu znajduje się świeżo skopana ziemia. Nie wiem, w którym miejscu będziemy mogli porąbać. To znaczy jakieś drzewo powalić. Jakoś oczywiście nie tak daleko, co nie? No przecież nie będziemy biegać kilometry z tym drzewem. Chodzić to znaczy, bo nie wiem, czy byśmy sobie poradzili. Tam coś się dzieje, ale nie widzę za bardzo, co oni tam robią. O kurde, trzeba uważać, bo... Dobra, trzeba ich zapamiętać. Trzeba ich zapamiętać. Dobra, uciekajmy. Ej, gonią nas! Bandyci chyba to są jacyś. Już. Już, my... Dobra, poczekajcie. Uciekamy. Zaraz tutaj kumpli zawołamy. Zaraz kumpli zawołamy. Kurde, żeby to był ktoś... Jakiegoś utera, czy kogoś. Hej, ty. Szybko. Pomóż mi.
No proszę cię, nie śpi, gościu. Dwóch gości kogoś napadło. No naprawdę teraz, kurde mać, no śpi. Biegnie czy nie? Szybko biegniemy. Może jeszcze oni są tam. Dobra, mam nadzieję, że te mordy będą zapamiętane. Fajnie, bo też będzie nagrane, także prawdopodobnie kogoś tam właśnie się spamięta może. Jeżeli chodzi o twarz. Są! Patrz, patrzcie co tu się odpierdziela. Ale akcja! Gonimy ich ciągle? Kurde, ja to tam za dużo nie zrobię, co? Nie, no trzeba uważać. Ej, to są nasi? To są nasi chyba. Ja pierdzielę, co tu się odpierdziela? Tamci nam... Kurde, szkoda, że tamci z tyłu nam nie zaczęli pomagać z nimi. No bo nie wiem, czy on... Pozdrowienia od Vasqueza, oho. Nie wiem, czy on sobie z nimi poradzi, jeżeli by doszło do walki. Tak, oni nie biegną. Kurde, szkoda. Oni gdzieś muszą mieć kryjówkę. Uciekają ciągle. Ja pierdzielę, co za... Dobra, no i tak w sumie oni się rozdzielą. Ej, jeżeli będzie biegł w stronę starego obozu... Dobra, on biegnie w stronę starego obozu. Nie wiem, gdzie jest tamten. Kurde, oni się rozdzielili specjalnie. Nie ma tutaj nikogo. Ja nic sam nie zrobię, on ucieka i tak. On pewnie patrzy, nie? Ogląda się na pewno za siebie. Nie no, będzie akcja jakaś chyba, co nie? Z tym. Nie no, chyba odpuszczamy. No nie ma szans. Ja i tak nawet jeżeli by stanął, to i tak bym nic nie zrobił, bo... Tylko kurde, skąd oni przybiegają? Tutaj może gdzieś? Jakaś pani sobie chodzi. Hej, ty tam na dole. Nie wiem, czy słyszy nas, czy nie. Uważaj na siebie, bo przed chwilą biegł tutaj jakiś bandyta. Ej, ciekawe, nie wiem co z tamtą, nie wiem kto to był w ogóle w lesie. Kurde, no mogłem w sumie z jednej strony się zatrzymać przy niej, a on by ich gonił, no i tak my w sumie nic nie poradziliśmy. Dobra, w sumie i tak nic nie zrobimy. Nic nie poradziliśmy w sumie. Bo, no co, no biegliśmy, nawet jakby stanęli, no to ja bym nic nie zrobił. Tylko ten ziomek nasz, który właśnie zaczął z nami ich gonić, no to by coś nam poradził. Ale my, jakbyśmy kurde może się zatrzymali i tam pomogli jej. Bo widzieliście, ona była trzy razy, czy dwa razy chyba kopana tam. Co za śmiecie. No nieźle, nieźle, dobra, zobaczymy. Nie wiem co się z tamtym stało, nie wiem w sumie. Ej, jeżeli tamten gonił go i oni poszli, pobiegli w stronę właśnie tam, jakby można powiedzieć, kopalni w górę, no to on by w sumie tam go mógł zablokować, no bo nic by więcej nie zrobił. Tamten nie miałby wyjścia. Musiałby się wrócić, żeby właśnie wydostać się stamtąd, co nie? No bo oni tam wbiegaliby wyżej. Wbiegaliby wyżej.
Szkoda, że w sumie też, naprawdę szkoda, że nikogo też więcej nie... Znaczy, no dobrze w sumie, że ta jedna osoba tylko była. Zobaczymy, czy nadal jest tutaj ta osoba, która, nie wiem, leżała. Zobaczymy, co tu się odpierdziało. No wątpię w sumie, może ją tamci zabrali, którzy tutaj szli. No nie, no nie ma jej chyba, co nie? No prawdopodobnie może do osady się wybrała. Ja też, kurde, no widzicie, taka sytuacja. I dlaczego właśnie nie byłem w żaden sposób jakiś uzbrojony, można powiedzieć. Jakbyśmy tylko mieli jakiś oręż czy coś porządniejszy. Bo on za nami biegł tak naprawdę. Widział właśnie, że jesteśmy niezbyt uzbrojeni. Byśmy mieczyk tylko wyciągnęli i może byśmy sobie poradzili z nimi. Nie wiem, gdzie jest ta kobieta. Naprawdę nie mam pojęcia. Zapytamy może, czy nie przychodziła tutaj tędy właśnie przed chwilą kobieta jakaś. Witaj. Czy nie przechodziła tutaj tędy przed chwilą jakaś kobieta? Czy nie przechodziła tutaj tędy przed chwilą jakaś kobieta? Ono przechodziła, poszła w stronę... Dobra. Dzięki. Dobra, dzięki. Przechodziła, poszła w stronę osady. Tylko, że czy... Nie mam pewności, która to będzie. Będzie trzeba się spytać. A jest! Czy to nie jest Sandra? Ciekawe. Aurora! Ej, to jest ta, która właśnie... Z którą właśnie rozmawialiśmy przed mostem. Zrobimy jakiś przykuc. Wziąłem kogoś ze ścieżki i ich pogoniliśmy. Niestety nie udało nam się ich zatrzymać, ale dali, powiedzieli tylko, że mamy pozdrowienia od Vasqueza. Jak widać, spluwa krwią, nie przestaje się trzymać za brzuch. Idź szybko do osady, żeby ktoś cię opatrzył. Idź szybko do osady, żeby ktoś cię opatrzył. Tylko, że czy dojdzie? Nie no, musi iść do medyka, no bo co my, nic nie mamy. Zaraz kogoś zawołam. W sumie tak. Zaraz kogoś zawołamy. Trzeba medyka. Kto jest medykiem w osadzie? O, podaje jej miksturę. Dobra, fajnie. Została napadnięta. Nie mogłem nic zrobić. Pobiegliśmy za bandziorami. Ale nie złapaliśmy ich. Krzyknęli tylko, że pozdrowienia od Vasqueza. Tak, zaraz po... zaraz za... Dobra, chwila. Dobra, kontynuacja będzie w kolejnym odcinku. Chyba. Myślę. Albo nie wiem. Kurde. Bo tu
potrzeba medyka. No nie ma tutaj właśnie żadnego medyka w osadzie? Została napadnięta. Pokażę wam zaraz, gdzie to się stało. Dobra. Kontynuacja będzie przygody w następnym odcinku. Jak na razie kończymy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego. Cześć.